Tutaj na Franciszkańskiej, no siostry nasze, to były ciekawe, co on tam robi. No to przez dziurkę od drzwi patrzyły, co on tam robi. On się pracował w kaplicy, pisał, ale równocześnie się modlił. To, co robił, to wszystko było zawsze przemodlone. Od samego początku, jak był w gimnazjum, ale potem w seminarium, to już się widziało człowieka zatopionego w Panem Bogu.